W poprzednim nagraniu zaproponowałam Ci, abyś rozwiązał pewien problem. Zatem przeanalizujmy sobie zadanie, jakie przed Tobą postawiłam. Przypomnę, że zadanie to brzmiało: zapisz w sposób podpowłokowy konfigurację elektronową cyny, potasu i krzemu. Zaznacz, na jakich podpowłokach znajdują się elektrony walencyjne tych atomów. Ilość elektronów walencyjnych w tych trzech atomach porównaj z numerem grupy, w jakiej znajduje się dany atom. Zacznijmy sobie od cyny. Cyna w układzie okresowym leży w piątym okresie, w bloku energetycznym P. Zapiszmy jej konfigurację elektronową w sposób podpowłokowy. Piszemy sobie SN, liczba porządkowa 50 i dwukropek. Zaczynamy od pierwszej powłoki. Podpowłoki 1S. Mamy na nie dwa elektrony. Następnie przechodzimy do drugiej powłoki, do podpowłoki 2S. Tutaj również mamy dwa elektrony. Następnie zapełniamy podpowłokę 2P. Jest ona zapełniona całkowicie, dlatego też piszemy 2P6. Kolejną podpowłoką jest podpowłoka 3S. Piszemy sobie 3S2, następnie 3P6. Przechodzimy do czwartej powłoki. Zaczynamy od podpowłoki 4S. Ma ona na sobie dwa elektrony. Następnie zapełniamy podpowłokę D. Podpowłokę 3D, przypomnę, nie 4D. Jest ona zapełniona całkowicie, dlatego też piszemy 3D10. Kolejną podpowłoką jest podpowłoka 4P. 4P6. Następnie przechodzimy do piątej powłoki, podpowłoki 5S. I zapisujemy sobie 5S2. Kolejną podpowłoką, którą zapełniamy, jest podpowłoka 4D. 4D10. I ostatnią podpowłoką jest podpowłoka 5P. Mamy na niej dwa elektrony, dlatego też piszemy 5P2. Ostatnią powłoką, powłoką walencyjną cyny, jest piąta powłoka. Powłoka zgodna z numerem okresu, w którym znajduje się cyna. To na niej są elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne zajmują podpowłoki 5S i 5P. Atom ten ma 4 elektrony walencyjne. Cyna znajduje się w 14 grupie. 14 odjąć 10 daje nam liczbę zgodną z ilością elektronów walencyjnych. Cyna znajduje się w bloku energetycznym P, a jej elektrony walencyjne rozmieszczone są na podpowłoce S i podpowłoce P. Przejdźmy teraz do konfiguracji elektronowej krzemu. Symbol krzemu to Si. Liczba atomowa krzemu wynosi 14. Konfiguracja elektronowa krzemu przedstawia się następująco. Si 14 dwukropek 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, i na ostatniej zapełnionej podpowłoce P, 3P, mamy dwa elektrony. Na ostatniej powłoce, zgodnie z numerem grupy, w jakiej leży krzem, powinno znaleźć się 14 odjąć 10, czyli 4 elektrony walencyjne. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku cyny. I spójrz, faktycznie na ostatniej, trzeciej powłoce jest 4 elektrony walencyjne. 2 na podpowłoce 2S i 2 na podpowłoce 3P. Krzem leży w bloku energetycznym P, a jego elektrony walencyjne są rozmieszczone na podpowłoce S i P. Ostatni zadany przykład to potas. Potas leży w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków, w bloku energetycznym S. Wynika z tego, że powinien mieć jeden elektron walencyjny. Jeden, bo potas leży w pierwszej grupie. Elektron ten, co więcej, powinien znajdować się na czwartej powłoce. Czwartej powłoce, bo potas znajduje się w czwartym okresie. Co więcej, atom ten należy do bloku energetycznego S. Zatem jego elektron walencyjny powinien znajdować się na podpowłoce S, na podpowłoce 4S. Dobrze, w takim razie napiszmy konfigurację elektronową potasu. Piszemy sobie K, liczba atomowa 19, dwukropek. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 i na sam koniec 4S1. Elektrony walencyjne znajdują się na ostatniej powłoce. I faktycznie mamy jeden elektron walencyjny na czwartej powłoce, pod powłoce 4S. Jak poszło Ci z rozwiązaniem tego zadania? Nie jest ono takie trudne, co nie?